główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamila Korzeniowska. Minęła 18.30. Dobry wieczór. Pora na najważniejsze informacje z Opolszczyzny. Bardzo nam go brakuje. Ciężko uwierzyć tak naprawdę, że 10 lat minęło od tego tragicznego wydarzenia. Mija 10 lat od zabójstwa Dietera Przewdzinga. Burmistrza Zdzieszowic upamiętnili jego przyjaciele i rodzina. Jedyne, czego pszczelarz nie wie, to po czym pszczoły latały tak naprawdę. I do tego właśnie służy analiza pyłkowa. W Otmuchowie zorganizowano szkolenie dla właścicieli pasiek. Rozmawiano o pożytkach, miodzie i wosku pszczelim. Po raz 29. Caritas Diecezji Opolskiej przystępuje do takiej cierpliwej pracy edukacyjnej młodego pokolenia. Jałmużna Wielkopostna to akcja Caritas Diecezji Opolskiej skierowana do dzieci i młodzieży. Dziś mija 10 lat od zabójstwa burmistrza Zdzieszowic Dietera Przewdzinga. Do dzisiaj nie udało się zatrzymać mordercy. Hipotez śledczych było wiele, ale ostatecznie postępowanie zamknięto 6 lat temu. W rozwadze pamięć włodarza upamiętnili jego przyjaciele i rodzina. Wojciech Bulasz. Wielki żal i wielka obawa. Rodzina Dietera Przewdzinga nadal nie otrząsnęła się z koszmaru. Bardzo nam go brakuje. Ciężko uwierzyć tak naprawdę, że 10 lat minęło od tego tragicznego wydarzenia i smutek, żal dalej w sercu jest, że nie może być z nami. Dziś przyjaciele burmistrza poświęcili mu bieg pamięci. Przewdzing został zamordowany 18 lutego 2014 roku. Napastnik zadał mu kilka ciosów tępym narzędziem, po czym poderżnął mu gardło. My z burmistrzem byliśmy bardzo blisko, odwiedzaliśmy się jeszcze przed moim odlotem do Albuquerque. Złożyłem mu życzenia urodzinowe, bo nie byłem w stanie być na jego uroczystościach. Aż tu nagle dowiaduję się, że został zamordowany. To był dla mnie wielki szok. Napastnik nie pozostawił w ranczu swojej ofiary wielu śladów. Według hipotezy śledczej Przewdzing mógł go dobrze znać. Chciałem wiedzieć, na jakim etapie jest to śledztwo. Zresztą nawet chyba byłem, jak dobrze pamiętam, świadkiem przesłuchiwanym. Byłem tutaj w komendzie wojewódzkiej policji, więc szkoda, że do dnia dzisiejszego, a mija 10 lat, nie wiemy co tak naprawdę się zdarzyło. Postępowanie zamknięto po 4 latach w 2018 roku. Wykonano ogrom czynności śledczych. Dość powiedzieć, że przesłuchano bez mała 250 świadków. Wystąpiono z 7 wnioskami o międzynarodową pomoc prawną do Niemiec. Zlecono opinie daktyloskopijne, biologiczne. Po umorzeniu śledczy część informacji o zabójstwie ujawnili w programie 997. Jednym z możliwych motywów miała być pożyczka, której Przewdzing udzielił jednemu z obywateli Ukrainy lub Białorusi. O drugim mówią samorządowcy. Pół roku przed śmiercią burmistrz Zdzieszowic otwarcie zaapelował o autonomię gospodarczą Śląska. Ktoś chce ukryć sprawę. Takie jest moje zdanie. Bo on był dosyć szeroko znany, powiedzmy, w regionie śląskim. Szeroko tego pojęcia, nie tylko regionu opolskiego. I to może zaważyło. Jedno jest pewne. Zabójca burmistrza nadal pozostaje na wolności. A rodzina wciąż czeka na sprawiedliwość. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski. O pożytkach, miodzie i wosku pszczelim. To tytuł szkolenia dla właścicieli pasiek, które zorganizowano na zamku w Otmuchowie. Podczas spotkania pogłębiano wiedzę o analizie pyłkowej, która pozwala zweryfikować jakość sprzedawanego miodu. Rozmawiano także o roli wosku pszczelego. Maciej Dobrzański. W Otmuchowie z właścicielami pasiek zgromadzonymi w Nyskim Związku Pszczelarzy spotkali się specjaliści z laboratorium w Puławach. Metoda analizy pyłkowej, którą się tam stosuje, pomaga w ocenie jakości uzyskanego i przeznaczonego na sprzedaż miodu. Jedyne, czego pszczelarz nie wie, to po czym pszczoły latały tak naprawdę. I do tego właśnie służy analiza pyłkowa, żeby pszczelarz dowiedział się, jakie ma źródła pożytku w danej okolicy, w okolicy swojej pasieki i żeby etykietę, którą przykleja na słoiku, żeby ta etykieta była zgodna ze stanem faktycznym. Do tej pory mówiło się, że miód, 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 a nie wiadomo dokładnie, co w tym miodzie było. A żeby było jeszcze ciekawiej, to mamy w Polsce taką sytuację, że nie wszyscy potrafią i nie wszystkie nawet instytucje, które badają jakość miodu,
wiedzą, co to dokładnie jest analiza pyłkowa. A to, by nie wprowadzać konsumenta w błąd, jest dla pszczelarzy szczególnie ważne w kontekście przepisów wprowadzonych przez Unię Europejską. Kiedyś miód się sprzedawało taką drogą, nawet niektórzy pszczelarze nie mieli etykiet, nie mieli po prostu tego banderolowanego i to ten miód był po prostu nazywany jakimiś tam nazwami swoimi, prawda? No dzisiaj to już jest niemożliwe, ponieważ przepis mówi wyraźnie, że miód o parametrach spadziowych musi być nazwany tak, jak powinien. W ostatnich latach problemem stał się też proceder fałszowania wosku pszczelego. Z powodu jego wysokiej ceny dodawane są do niego substancje o podobnej konsystencji. A to wpływa na jakość miodu i jest niebezpieczne dla pszczół. Mamy problem z czerwieniem. Dochodzi do zamierania młodych pszczół w przypadku zafałszowań wosku, tak naprawdę węzy z stearyną. W przypadku parafiny takimi objawami zafałszowań są z kolei płynące plastry spływające. I tutaj pszczelarze mają ogromny problem, żeby z takich ramek miód odwirować. Dwudniowe warsztaty dla pszczelarzy sfinansowano ze środków Agencji Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. Do 7 marca można oglądać wystawę pod tytułem Druh Mietek i Druhna Hania, działalność Edmunda Osmańczyka i Heleny Ler w Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech w latach 1932-1939. To w ramach obchodów 101. rocznicy powstania dzielnicy pierwszej Związku Polaków w Niemczech z siedzibą w Opolu. W Opolu pamiętamy o tym, że jesteśmy Polakami, o ważnych wydarzeniach dla Polski, naszych bohaterach, którym też zawdzięczamy to, że dzisiaj swobodnie możemy mówić po polsku, bo kiedyś w Opolu to wcale takie oczywiste nie było, wręcz przeciwnie, tych, którzy mówili po polsku, spotykały represje, włącznie z wywózkami do obozów koncentracyjnych. To jest wspólna inicjatywa, tak, również Stowarzyszenia Rodła, wielu innych organizacji patriotycznych. My jako miasto często, organizując wiele różnych wydarzeń, sięgamy i do współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, i do współpracy z Instytutem Śląskim, który jest w Opolu, i do archiwum, które jest po sąsiedzku, więc w różny sposób staramy się korzystać z tych, którzy pamiętają równie mocno jak my. Wielu potomków rodzin spod Znaku Rodła przyjeżdża na te uroczystości. Mamy chociażby dzisiaj syna Heleny Ler, której poświęcona jest właśnie wystawa tutaj przed opolskim ratuszem. Jest tutaj także słowo o Osmańczyku, także wybitnej postaci Związku Polaków w Niemczech. Jałmużna Wielkopostna to akcja Caritas Diecezji Opolskiej skierowana do dzieci i młodzieży. Rezygnując z małych przyjemności i wkładając zaoszczędzone pieniądze do skarbonki, najmłodsi pomagają swoim rówieśnikom dotkniętym tragedią wojny. Po raz 29. Caritas Diecezji Opolskiej przystępuje do takiej cierpliwej pracy edukacyjnej młodego pokolenia. Polega to na tym, że my podpowiadamy dzieciom i młodzieży szkolnej poprzez taką papierową skarbonkę, taką pracę nad sobą, monitorowanie swoich głodów, swoich uzależnień, swoich pragnień, które są godziwe, ale czasami niepotrzebne. I w wyniku różnego rodzaju ograniczeń, rezygnacji składamy pieniądze do tej skarbonki, a potem tą uzbieraną kwotę przeznaczamy na jakiś dobry cel. W tym roku proponujemy dzieciom i młodzieży, aby te zgromadzone w papierowej skarbonce pieniądze przekazać na dzieci, które poprzez wojnę, z powodu wojny już 2 lata przebywają na terenie naszej diecezji. Potrzeba im często lekarstw, potrzeba im środków ubrań, butów, odzieży w ogóle, ale także i przeborów szkolnych. Dlatego te potrzeby w miarę możliwości będziemy właśnie z tych skarbonek będziemy pokrywali. Na konto Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Adama Mickiewicza w Kluczborku wpłynęło 500 tysięcy złotych. Darowizna pochodzi od absolwenta szkoły Wojciecha Zaręby, współtwórcy czatu GPT i jednego z 9 najwybitniejszych na świecie specjalistów od sztucznej inteligencji. Wola taka pana Wojtka była, żeby utworzyć fundusz stypendialny dla absolwentów naszego liceum, czyli nazwaliśmy to takie stypendium dla absolwentów pierwszego LO w Kluczborku na start. Są konkretne warunki postawione, które trzeba spełnić. Weryfikujemy osiągnięcia na maturze
i bierzemy też pod uwagę sytuację materialną rodziny. Ten piękny gest pana Wojtka myślę, że jest okazaniem takiej wdzięczności za wsparcie, które otrzymał tutaj od naszych nauczycieli, od szkół, rodziców, środowiska. Kiedy chat GPT wszedł i stał się na rynek i stał się taki powszechny, zorganizowaliśmy spotkanie online z panem Wojtkiem. Niezmierne przeżycie, ja naprawdę te emocje nosiłam chyba ze sobą kilka miesięcy, że z pierwszej ręki mogliśmy otrzymać informacje na temat zalet, wad, może też korzyści i rozwoju postępu związanych ze sztuczną inteligencją. Żółty, niebieski i czarny to niektóre kolory tradycyjnych pisanek. Uczestnicy warsztatów w Muzeum Wsi Opolskiej ozdabiali jaja techniką batikową, czyli malowali woskiem, a następnie farbowali. Wiktoria Katus. Takie małe dzieła sztuki to symbol świąt wielkanocnych. By zgłębić wiedzę o tworzeniu pisanek, w każdy weekend lutego w Muzeum Wsi Opolskiej odbywały się warsztaty, które były nauką historii, plastyki i cierpliwości. By stworzyć takie kolorowe wzory, jak mówią sami uczestnicy, trzeba po prostu chcieć. Każdy sobie z tym poradzi i każdy odnajdzie w tym i pasję, i radość tworzenia i malowania, pisania tych pisanek. Podstawą pisanki jest wydmuszka. Dopiero posiadając czyste jajko można rozpocząć pracę. Ołówkiem możemy sobie naszkicować jakiś taki ogólny podział jajka, żeby ono później wyglądało symetrycznie. I zaczynamy pracę specjalnym urządzeniem, które nazywa się kistka lub pisak. Umieszczamy w nim wosk, nad płomieniem topimy i przystępujemy do pracy. Woskiem tworzymy wzór i barwimy jajko. Ten proces powtarzamy nawet kilkukrotnie. Pisanka ma być nie tylko piękna dla oka, a również nieść pewną wiadomość. Mamy żółte, czerwone, pomarańczowe kolory związane z takim życiem, szczęściem, z taką radością. Czarny kolor to kolor ziemi. A będzie ziemia, będzie na tej ziemi ziarno, słońce, woda, deszcz. Będzie po prostu urodzaj i będzie cała rodzina żyć w dostatku. Dzięki takim warsztatom tradycja jest ciągle żywa, tak jak w rodzinie pani Zuzanny. Moja mama pochodzi ze Śląska, także robi pisanki też woskiem, tylko inną techniką. Ona robi to szydełkiem, więc troszeczkę inna jest technika. Córka też zaczyna robić pisanki, ale ona po babci. Wykonane dziś pisanki wezmą udział w 33. Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2024. Wiktoria Katus, Kurier Opolski. W tym wydaniu Kuriera Opolskiego to już wszystko. Za chwilę prognoza pogody, a tuż po niej Sport Opolski Ekstra. Natomiast o 19.15 program 7 dni Opolskie, w którym podsumujemy najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Zapraszam na niego w imieniu Magdaleny Antoszek, a ja z Państwem spotkam się ponownie o godzinie 21.30 w wieczornym wydaniu Kuriera Opolskiego. Teraz dziękuję za uwagę i do zobaczenia.